Just bounce to this. Cześć, tu Wojo. Witam Was w filmiku z Forza Horizon 3. Dzisiaj zaczynam swój challenge. Challenge, który w sumie zaproponował mój przyjaciel, gdyż powiedział, że nie dam rady przejechać się większością samochodów z Forza Horizon 3. I co mogę więcej zrobić? Mogę po prostu starać się kupować po kolei wszystkie samochody i próbować się nimi przejechać w challenge'ach. Pierwszy na liście jest Abarth 695 Biposto. Biposto 2016 rok, już go mam kupionego. Nawet mam go wybranego, żeby już wziąć się do jazdy, a więc no nie tracimy czasu, te filmiki nie będą za specjalnie jakieś długie. Tu chodzi o to, żeby się przejechać nimi wszystkimi. Jeszcze wybiorę jakąś trasę po tutaj. Po mieście. I mamy Biposto. Dobra, i będziemy zaczynać już ten pojedynek. Jedziemy. Rozpoczęliśmy. No, przyspieszenie jakie takie nawet ma już. Prawie 100 na godzinę jedziemy. Trasa jest, no niby, to jest sprint, więc to nie będą okrążenia. Mamy 5% ukończonej trasy, więc no nie będzie to jakoś mega długie. Ale o to chodzi w tym challenge. Mam nadzieję, że uda mi się dotrwać do jakiegoś, mam nadzieję, że do końca, ale wiadomo, 371 samochodów na ten moment, a potem będzie jeszcze więcej względu na te DLC. Zresztą już pierwsze się pojawiło kilka fajnych właśnie samochodów, które mi się podobają. No, napęd naprzód ratuje to auto na zakrętach, a właściwie no sprawia, że jedzie się no dość sprawnie, troszkę jak po szynach. Możecie zobaczyć, jaki ładny model. No mamy trochę czasu przez to, że właśnie ten samochód jest dość zwrotny na zakrętach. Mamy strasznie dużo czasu dzięki temu, że cel jest nastawiony na wykrzyknik i 4,56, co możecie zobaczyć z lewej strony ekranu. A te wartości sprawiają, że no, znaczy ten wykrzyknik właściwie, że można uderzyć w coś. Ja postaram się nie uderzyć, to chyba zawsze się dostaje jakieś dodatkowe pieniądze, nie jestem pewien. W każdym bądź razie jeszcze może sobie od 50% pojedziemy z kamery pierwszoosobowej, żeby trochę urozmaicić ten wyścig, żeby jeszcze się między tymi checkpointami zmieścić. Pojedziemy sobie wedle przepisów, może tutaj tak spojrzymy sobie, ciach. Specjalnie będę wybierać trasy do samochodu, żeby no, przez przypadek tym Abarthem nie jechać jakoś hardkorowo po jakichś nie wiadomo jakich terenach. Bo możemy też się rozejrzeć po kokpicie. Co to jest tu z prawej strony? Jakiś coś na szybie ma. Tylko nie wiem co to jest, zobaczmy co to jest. A takie nalepki ma, okej, to są nalepki, to jest oryginalne w ogóle chyba. Tak, to jest oryginalny layout tego samochodu. Można tutaj sobie. No rozpędzać się nie rozpędza ten samochód za szybko, no ale tu o to chodzi, tu mają być w miarę możliwości fabrycznej. Oczywiście jak będę mieć jakiś już tuningowany samochód, który posiadam po prostu, bo gram, no to niestety sobie wezmę i zagram z tuningowanym. Ale w miarę możliwości, jak będę kupować te nowe samochody, a już nie będę nowych kupować, będę tylko cały czas próbować kupować właśnie do tego challenge'a, na tym koncie przynajmniej. W międzyczasie zapraszam do kampanii solo, którą będę wykonywać, też będą odcinki praktycznie no, w ciągu takim nieprzerwanym. Staram się, będę w ogóle nie tykać tego, nie będę po prostu tego tykać bez Was, więc będziecie mogli zobaczyć wszystkie odcinki tak naprawdę, które będę przeżywać tą kampanię w trybie solo. O Jezu, to mnie lekko zakręciło, ale to nic. I mamy metę. Wygrywamy standardowo, no bo tutaj nie było wyzwania kompletnie żadnego, ponad minuta, prawie dwie przewagi, odbieramy sobie jeszcze nagrodę. Okej, okay, mamy 9000 dodatkowo na nasze konto, na następne samochody 4000 PD, niestety nie będzie już losowania, do tego jeszcze fanów już otrzymujemy.
Ja dziękuję za filmik. Pamiętajcie, żeby subskrybować, żeby polajkować i dzięki Warren. Dzięki. A także, żeby zobaczyć fanpage na Facebooku. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie. Forza Horizon 3 jest to kolejna odsłona serii gier wyścigowych od studia Playground Games. Ta pierwsza wygrana, no nie, chyba się nie spodziewał, że w niego wparuje jak dzik w sosnę. No i pierwsza runda dla mnie, teraz już trochę inaczej, 19 sekund, teraz będzie trzeba trochę inaczej.